Witam Was na kolejnych zajęciach w Siemiatyckim Ośrodku Kultury. Dzisiaj omówimy sobie takie trochę nietypową sytuację w ogóle. A więc tak, jak mamy króla z gońcem przeciwko samotnemu królowi, walkę taką. Teraz jak mamy przewagę figury, i pionka, to zazwyczaj nie powinniśmy mieć żadnych problemów z wygraniem takiej sytuacji. Bo nawet jak właśnie mamy tylko króla i pionka, mamy pole kluczowe, to wygrywamy. A tu jak mamy jeszcze gońca do pomocy, no to powinniśmy wygrać to bez dwóch zdań jakby. Bo zawsze da się wytępować tym gońcem przeciwnika, żeby szedł nam z opozycji, wtedy zajmujemy pole kluczowe czy przemiany. Ale bywają takie sytuacje właśnie nietypowe, że tak jak mówiłem na początku tych zajęć naszych, tych lekcji, że w szachach są zasady, przykazania i od wszystkiego są odstępstwa. Tam w 1%, 2%, ale zawsze są jakieś. Nie ma tak na 100% wszystkich przykazań czy zaleceń, że zawsze wypełnialne jest takie. Tylko zawsze. I tutaj też. Zobaczmy taką sytuację. Jeśli mamy w ogóle, bo tam zdejmę na razie gońca. Teraz tak. Jak mówiłem o polach kluczowych, pionka. Tam nie zajmowaliśmy się pionkiem na skrajnej linii. A więc uzupełniam, tak, że jeśli mamy pionka na skrajnej linii, to pola kluczowe to nie będą tak przed pionkiem. Tylko pole kluczowe na przykład dla czarnego króla to są pola G2, G1. A więc tu nasz musi być król, tam cofnę, bo inaczej partii nie wygramy. No i tutaj nie może być na przykład król tam bezpośrednio podbije, ale jak mamy gdzieś taką sytuację, czy na przykład tam król nasz musi tutaj nie dopuścić króla, żeby wszedł w ogóle na skrajną linię. Tam gdzieś taka sytuacja będzie, to już nie wypędzimy tego króla, nie damy rady awansować pionka. A więc pola kluczowe są inne, zmieniają się. A więc król musi tutaj kontrolę mieć nad tym. Robią jakby tej szachownicy, jak przejdzie. Jak ty pionek szedł po linii A, też B1, B2, musi tutaj wstać nasz król przynajmniej. No najlepiej jak na B2. A więc no takie wyjątki są. Właśnie, bo jak na innej linii jest, to wystarczy, że jesteśmy przed pionkiem, tak? Ale to nie dotyczy skrajnych pól. I teraz też, tak, mając na przykład tego pionka i gońca, na przykład taka sytuacja jakby była. Znowu, jak dopuścimy tu króla, żeby wszedł przed pionka, to remis będzie. Bo też nie da się wygrać, bo tu z tymi gońcami to jest taki przypadek znowu, że albo ma się dobrego gońca, albo złego. Jak ma się dobrego, to się wygrywa. Jak złego gońca, no to jest raczej remis. Właśnie, kiedy to jest dobry, a kiedy zły. Zależy od tego pola na wrogu szachownicy. Jak przy skrajnym pionku, tak? Jeśli będziemy mieli gońca, który jest koloru tego rogu, gdzie będzie dochodził pionek, to wygrywamy bez problemu. Jeśli nie stracimy tam po drodze tego pionka. A jeśli mamy odmiennego koloru, na przykład
pole jest wrogu białe, a mamy gońca czarnopolowego, no to zazwyczaj jest remis, chyba że no, ten król gdzieś jest oddalony i będziemy, no nie dopuścimy go tutaj do tego rogu, czy tam na linię H, żeby wszedł, no przed piątą, albo tu, żeby nie kontrolował. Do tego rogu nie możemy go dopuścić. No, jeśli takie mamy na przykład takie zadanie szkoleniowe, sobie omówimy właśnie od razu. A więc celem naszym jest dorobienie pionka, awans pionka, promocja pionka na hetmana, czyli tam wieże, ale to mamy do wyboru hetmana, już dojdziemy do raczej hetmana, ale to nie zawsze dorabia się hetmana, zaznaczam od razu, bo takie sobie porobimy przykłady później, że lepiej coś innego wziąć niż hetmana, bo hetman zazwyczaj może zapatować czy coś takiego. I teraz, mając taką sytuację, zobaczcie, biały król jest w kwadracie pionka tego, a więc przed czarnymi trudne zadanie, żeby nie dopuścić, bo wystarczy, że pójdzie F1, G2 i już, czy tam G1 i już remis ma biały zapewniony. I tu jest taka możliwość, że nie da rady ten biały zremisować. Ale musimy grać bardzo uważnie. I tu do celu prowadzi taki ruch właśnie goniec E3. Zobacz, jakbyśmy król w zasadzie musi zaatakować tego gońca, bo jakby tak szedł i chciał iść od razu do tego rogu na H1, to nie dojdzie, bo jak zagra król F1, my białymi, czarnymi gramy H3 i już niedostępne są te dwa pola dla niego. A więc takim najlepszym posunięciem teraz dla białego będzie atak gońca. No i tutaj po tym ruchu zazwyczaj, no, jakbyśmy tak spanikowali czarnymi trochę i zagrali sobie ruch na przykład goniec G1, że tu nie wpuścimy go, no to będzie remis, bo właśnie pokażę. Jak zagra goniec G1, gramy król F1. I teraz jak odejdzie gdzieś gońcem, gramy król G2 i mamy kontrolę nad tym polem przemiany tego pionka i już będzie remis. A więc w tej sytuacji tylko wygrywa taki ruch, że zagramy H3. I teraz okazuje się, że goniec jest nietykalny. Nietykalny z tego powodu, że nie zdążymy wychodzić, no nie będziemy już w kwadracie pionka, tylko H3. Bo kwadrat musimy tu się trzymać, a więc nie możemy pobić gońca, bo wychodzimy, tylko H2 by sobie zagrał czarny, H1 i by zrobił hetmana, a więc goniec jest nietykalny w tej chwili, musimy wchodzić w kwadrat pionka, a więc nie F1, F3 jest takie lepsze, bo od razu możemy mieć atak na pionka, tak? Z tego. A jak tak zaczniemy tam iść po linii skrajnej, to nawet się nie zbliżymy do pionka, bo teraz no tak, tu goniec sam z pionkiem to nie awansuje, musi im pomóc jeszcze król. Wszystkie siły musimy uruchamiać, ale mamy tu możliwość wygrania. I teraz tak, o co chodzi białemu chodzi o to, żeby zaatakować pionka, tak? A więc i tu wejść na tą skrajną linię i teraz, no żeby nie podszedł nam pod pionka biały król, znowu musimy tak się wykazać kunsztem takim, znaleźć posunięcie. Właśnie, tylko goniec F5 nie dopuszcza.
Tak? Znowu, nie może pobić król gońca, a więc ten goniec, no, przypomina wam coś tam z tą ściekłą wieżą. Tak? A więc tutaj można określić tymczasowo, że to ten goniec wściekły jest drogowy. A więc znowu, nie może bić gońca, bo wychodzi z kwadratu piona. A więc, no, musi grać król F2, żeby tędy, no już przedostać się, bo z tyłu nie może atakować pionka, bo ucieknie. Bić nie może, bo on wychodzi z kwadratu. A więc musi trzymać się w kwadracie piona, a więc tylko gra król F2 i znowu chce wejść na pole G1, żeby, no, dojść do tego rogu szachownicy. Mówię dzieciom, że takie moje powiedzenie, że w końcówce to róg, to króla wróg, to tutaj właśnie znowu odstępstwo jest od powiedzenia nawet tego mojego, że no, bo teraz król chce dążyć do tego rogu, bo tutaj mu zapewnia to remis. Więc żeby nie doszedł do rogu, musimy znowu grać goniec H2. I teraz zobaczcie, tu trzy pola są niedostępne dla białego króla. No, jeszcze żeby tu walkę jakąś nawiązać, no to trzeba tego gońca, pionka zaatakować tu, od tyłu, jakby ten blokował. A więc trzeba znowu zagrać król F3, dążymy do pola G4. I tu już, jak króla mamy w pobliżu, no to już nie musimy tu manewrować tym gońcem, bo pionek z gońcem sobie tu nie poprawią na razie sytuacji. Zabieramy królem pole G4. No i co pozostaje białemu? Musi grać król F2, no to go dalej odpychamy królem. Jak zagra król F1, znowu król F3, no i nie może, musi uciekać w bok. No i jak tam odejdzie sobie, no to już mamy partię tam wygraną. Najlepiej już zagrać król G2, się nie bawić i już tu nie dojdzie. Król E2, robimy sobie tam lukę, pole dla pionka i mamy wygraną. To dzisiaj dziękuję wam za uwagę i zapraszam na następny odcinek.